Ułamek pierwiastek z 5 plus 2 przez pierwiastek z 5 minus 2 jest równy. W tym zadaniu musimy pozbyć się niewymierności z mianownika. W tym celu mnożymy przez tak zwane sprzężenie, czyli przez to, co jest w mianowniku, tylko z przeciwnym znakiem między tymi dwiema liczbami. Czyli pomnożymy sobie tutaj przez pierwiastek z 5 plus 2 licznik oraz przez pierwiastek z 5 plus 2 mianownik. Otrzymamy. W liczniku będzie pierwiastek z 5 plus 2 razy pierwiastek z 5 plus 2, czyli pierwiastek z 5 plus 2 do kwadratu, przez pierwiastek z 5 minus 2 razy pierwiastek z 5 plus 2. I tutaj mamy na dole wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b. Czyli otrzymamy, w mianowniku będzie a kwadrat, czyli pierwiastek z 5 do kwadratu. Odjąć b kwadrat, czyli 2 do kwadratu, a w liczniku będziemy mieli wzór skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, czyli u nas to będzie pierwiastek z 5 do kwadratu jest 5 plus 2 razy pierwiastek z 5 razy 2 plus 2 do kwadratu. Idąc dalej mamy, zobaczmy, w mianowniku będzie pierwiastek z 5 do kwadratu jest 5, odjąć 2 do kwadratu 4. W liczniku będziemy mieli 5, dodać 2 razy 2, 4. Pierwiastki z 5 plus 2 do kwadratu 4. W rezultacie otrzymujemy, w mianowniku jest 1, w liczniku mamy 5 plus 4, 9, plus 4 pierwiastki z 5. 9 plus 4 pierwiastki z 5 przez 1, czyli po prostu 9 plus 4 pierwiastki z 5. Mamy odpowiedź D. Liczbami spełniającymi równanie moduł z 2x plus 3 równa się 5 są. No i tutaj musimy rozwiązać równanie z wartością bezwzględną, czyli rozpatrujemy dwa przypadki. To, co jest pod modułem, czyli 2x plus 3 jest równe 5, lub to, co jest pod modułem, 2x plus 3 musi się równać minus 5. To są dwa możliwe przypadki. To wynika z wartości, z definicji wartości bezwzględnej. Czyli wartość bezwzględna zawsze nam zwraca liczbę dodatnią, czyli na przykład wartość bezwzględna z 5 to jest 5 i wartość bezwzględna z minus 5 to też jest 5. Stąd założenie, że to, co pod modułem, może być piątką lub minus piątką. No i rozwiązujemy, czyli mamy 2x równa się 5 odjąć 3, czyli 2. Dzielimy stronami przez 2, mamy x równy 1. Lub tutaj mamy 2x równa się minus 5 odjąć 3, minus 8. Dzielimy przez 2, x równa się minus 4. Mamy dwa rozwiązania, 1 oraz minus 4, czyli odpowiedź A. Równanie x plus 5 razy x minus 3 razy x kwadrat plus 1 równa się 0 ma. No i pytanie, ile rozwiązań i jakich? To jest dosyć prosty przykład, wystarczy przyrównywać nawiasy do zera, to jest postać iloczynowa wielomianu, mam iloczyn kilku czynników. Teraz każdy czynnik przyrównujemy do zera, czyli mamy x plus 5 równa się 0, x równa się minus 5, jedno rozwiązanie. W drugim mamy x minus 3 równa się 0, czyli x równa się 3, drugie rozwiązanie. Trzecie x kwadrat plus 1 równa się 0, czyli x kwadrat równa się minus 1. I tutaj mamy sprzeczność, ponieważ w zbiorze liczb rzeczywistych żadna liczba podniesiona do kwadratu nie jest ujemna, czyli tutaj przekreślamy. No, na maturze podstawowej my działamy maksymalnie na liczbach rzeczywistych, tak samo na maturze rozszerzonej, czyli odrzucamy ten wynik x kwadrat równa się minus 1, gdyż jest on sprzeczny. Zostają zatem dwie odpowiedzi, minus 5 oraz 3. Taka odpowiedź jest w odpowiedzi A, dwa rozwiązania, minus 5 oraz 3. Marża równa 1,5% kwoty pożyczonego kapitału była równa 3000 zł. Wynika stąd, że pożyczono. Układamy proporcje. 1,5% czegoś, jakiegoś x, to jest 3000 zł, a 100% tego x to jest właśnie x. No i teraz jak to policzyć? Możemy sobie na krzyż pomnożyć i wyliczyć z tego równania x. Możemy też, zobaczmy, 1,5%. Co to jest 1,5%? 1% to jest 1/100 czegoś. 1,5% będzie 1,5 czegoś, tylko tak nie zapisujemy. Rozszerzamy tutaj ułamek przez 10, mnożymy górę i dół i to jest 15 tysięcznych.
czegoś. I możemy po prostu zapisać 15 tysięcznych x to jest 3000 zł. Mnożymy sobie przez 1000, żeby się pozbyć mianownika. 15x to jest 3000 razy 1000, czyli dokładamy 3 zera. Mamy tutaj 3 miliony i dzielimy sobie stronami przez 15. X to jest 3 miliony podzielić na 15, to jest 200 tysięcy. Odpowiedź C to jest pierwsza metoda. Druga to rozwinięcie tej proporcji. Mnożymy na krzyż 1,5% x razy x daje nam 100% x razy 3000 zł. No i teraz jednego x możemy oczywiście skrócić stronami. 1,5% i tutaj mamy 100%, czyli te procenty sobie skreślamy. I mamy, no zobaczmy, mamy tutaj 1,5 x równa się 100 razy 3000, czyli 300 tysięcy. Dzielimy przez 1,5 stronami i wychodzi nam, że 1x to jest 300 tysięcy podzielić na 1,5, czyli 200 tysięcy. Mamy ten sam wynik, odpowiedź C. Także dowolna metoda tutaj dopuszczalna, byle skutecznie. Na jednym z poniższych rysunków przedstawiono fragment wykresu funkcji y równa się x kwadrat plus 2x minus 3. Wskaż ten rysunek. Popatrzmy najpierw na wzór funkcji. Zobaczmy, co stoi przy x kwadrat. Tutaj stoi w domyśle jedynka, czyli współczynnik a stojący przy x kwadrat to jest 1, współczynnik b stojący przy x to jest 2, wyraz wolny c to jest minus 3. I teraz tak, o czym mówi nam a? Jeżeli a jest większe od 0, z tego wniosek, że ramiona idą do góry, teraz odrzucamy już funkcję z ramionami idącymi do dołu, czyli te dwie odrzucamy, w grę wchodzi a lub w grę wchodzi d. I teraz popatrzmy, czym one się różnią. One mają wierzchołki w nieco innych miejscach. W odpowiedzi a wierzchołek mamy w punkcie minus 1, 4, minus 1 na x, minus 4 na y. A w odpowiedzi D wierzchołek ma współrzędne 1 na x i minus 4 na y. To teraz policzmy wierzchołek dla tej funkcji i zobaczmy, który wierzchołek będzie nam odpowiadał. Tak naprawdę wystarczy nam pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli. No jeżeli wierzchołek ma współrzędne p i q, to wzór na p to jest minus b na 2a, a wzór na q to jest minus delta przez 4a. Q nas nie obchodzi, bo Q, czyli druga współrzędna, jest w obu przykładach taka sama, w obu odpowiedziach, czyli liczymy tylko P. Nasze P to jest minus B, czyli u nas B to 2, czyli minus B to jest minus 2 na 2A, czyli na 2 razy 1. A minus 2 na 2, czyli minus 1. Zobaczmy, skoro P jest minus 1, czyli wierzchołek ma współrzędne minus 1 oraz Q. Q widzimy, że jest minus 4, to od razu wpisuje, czyli mamy odpowiedź A. Wierzchołkiem paraboli będącej wykresem funkcji określonej wzorem f od x równa się x kwadrat minus 4x plus 4 jest punkt o współrzędnych. No, wierzchołek paraboli zapiszmy, że ma współrzędne p oraz q. Wzór na p to jest minus b na 2a. Wzór na q to jest minus delta na 4a. Te wzory znajdziemy w tablicy, tylko w tablicy zapisują częściej wierzchołek jako punkt o współrzędnych xw, czyli współrzędna xowa wierzchołka i yw. Ale można się spotkać i z takim zapisem, i z takim, z tym chyba odrobinę częściej. Także nasze xw to jest p, yw to jest q i mają ten sam wzór, co tutaj dalej podałem. No to liczymy. Wypiszmy współczynniki. A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 1. B to jest to, co stoi przy x, czyli minus 4. C to jest wyraz wolny, czyli 4. Podstawiamy. Nasze P to jest minus B, czyli minus minus 4, czyli 4, przez 2A, czyli przez 2 razy 1. 4 podzielić na 2 razy 1, czyli na 2. 4 na 2 to 2. Teraz Q. Policzmy sobie Q. Żeby policzyć Q, potrzebujemy deltę. Teraz uwaga. Q też można liczyć jako wartość funkcji dla argumentu P. Czyli wartość funkcji dla argumentu x wierzchołkowego, czyli można to wziąć jako od razu wartość funkcji dla argumentu u nas 2 i za x sobie podstawić 2, czyli będzie 2 do kwadratu minus 4 razy 2
plus 4. Czyli mamy 2 do kwadratu 4. Odjąć 4 razy 2, czyli 8, dodać 4. Zobaczmy, 4 plus 4, 8, odjąć 8, 0. Q to jest 0. Ktoś powie, hola, hola, nagle taka metoda. A co z tym wzorem? No to sprawdźmy, czy w tym wzorze zadziała. Tutaj musimy najpierw deltę policzyć. Delta to było b kwadrat minus 4ac. Czyli u nas to jest minus 4 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 razy 4. Bo mamy takie a i c. Czyli mamy 16, odjąć 16, czyli delta to 0. Jeżeli delta to 0, to minus delta to będzie minus 0 przez 4a przez 4 razy 1. 0 czy minus 0 to jest nadal 0. Mamy 0 przez 4, czyli 0. Tutaj tą drugą metodą też wychodzi 0. Zatem wierzchołek ma współrzędne. Na x ma 2, na y ma 0. Mamy koniec tutaj obliczeń. Odpowiedź D. Jeden kąt trójkąta ma miarę 54 stopnie. Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe. Czy mam jakiś sobie trójkąt, w którym jeden kąt ma miarę 54 stopnie? Z pozostałych dwóch tego kątów tego trójkąta jeden jest 6 razy większy od drugiego. Zaznaczmy tę sytuację. Czyli jeden kąt musi być bardzo mały, bardzo ostry, drugi musi być prawdopodobnie rozwarty. Ale nie przejmujmy się jakoś super tym rysunkiem. Niech tutaj będzie alfa. To ten drugi z pozostałych musi być 6 razy większy, czyli tutaj damy 6 alfa. A tutaj damy nasze 54 stopnie, czyli mniej więcej taka sytuacja. Jeden kąt ma 54 stopnie. Z pozostałych dwóch, jeden jest 6 razy większy od drugiego. No to sumujemy sobie. 54 stopnie, dodać alfa, dodać 6 alfa, równa się 180 stopni. Sumujemy te alfy, czyli 7 alfa to jest 180 stopni minus 54 stopnie. Czyli 7 alfa to jest 180 odjąć 54, czyli mamy 126. Mamy 126 tutaj stopni, dzielimy sobie stronami przez to, co stoi przy alfa, czyli przez 7, czyli 1 alfa to jest 126 podzielić na 7, 126 stopni. 140 podzielić na 7 to byłoby 20, zatem 126 podzielić na 7 to jest 18. 1 alfa to jest 18, widzimy, że są odpowiedzi z 18, czyli to będzie odpowiedź C, bo ona jest tak naprawdę jedyną odpowiedzią z 18. No to kąt 6 razy większy, czyli 6 razy alfa, to jest 6 razy 18, 6 razy 10 to jest 60, 6 razy 8, 48, 60 plus 48 mamy 108 stopni. Odpowiedź C jak najbardziej pasuje. Krótszy bok prostokąta ma długość 6, kąt między przekątną prostokąta i dłuższym bokiem ma miarę 30 stopni. Dłuższy bok prostokąta ma długość. Narysujmy sobie prostokąt. Teraz co wiemy? Wiemy, że krótszy bok prostokąta ma długość 6. Zaznaczmy sobie tutaj 6 i tutaj 6. Kąt między przekątną prostokąta i dłuższym bokiem ma miarę 30 stopni. Prowadźmy sobie przekątną. Kąt między przekątną a dłuższym bokiem ma miarę 30 stopni. Zaznaczamy tutaj 30 stopni. I szukamy dłuższego boku prostokąta. Oznaczmy ten bok jako x. Tutaj też może być x. Jak znaleźć x? Zobaczmy, że tutaj jest kąt prosty. Mamy zatem trójkąt prostokątny. Możemy zastosować trygonometrię, a tak dokładnie tangens 30 stopni. Tangens 30 stopni to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przy prostokątnej leżącej obok kąta. Czyli u nas to jest 6 do x. Tangens 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 3, to jest 6 do x. Mnożymy sobie na krzyż. Mamy x pierwiastków z 3. To się równa 6 razy 3, czyli 18. Dzielimy stronami przez pierwiastek z 3. X to się równa 18 na pierwiastek z 3. Usuwamy niewymierne, czyli mnożymy górę i dół przez pierwiastek z 3. Mamy 18 pierwiastków z 3 przez 3, czyli tutaj będzie 6 pierwiastków z 3. Nasz x jest równy 6 pierwiastków z 3, czyli odpowiedź C. Cięciwa okręgu ma długość 8 cm i jest oddalona od jego środka o 3 cm. Promień tego okręgu ma długość. Narysujmy taką sytuację. Mamy jakiś okrąg. Załóżmy,
Mamy cięciwe długości 8, niech tutaj będzie taka cięciwa. Ona ma długość 8. Jest oddalona od jego środka 3 cm. Niech tutaj będzie środek naszego okręgu i ta odległość wynosi 3 cm. Promień tego okręgu ma długość promień, czyli na przykład to lub na przykład to. I teraz tak, pamiętajmy, odległość punktu od prostej zawsze mierzymy pod kątem prostym. To jest najkrótsza droga, to jest ta odległość, czyli mierzona zawsze prostopadle do danego obiektu. No i teraz, jeżeli tutaj mamy kąt prosty, tu jest 3, zobaczmy, że trójkąt powstały tutaj, jest trójkątem równoramiennym. Czyli ta wysokość dzieli naszą cięciwę na dwie równe części. Czyli tu musimy mieć 4 jednostki i tutaj też musimy mieć 4 jednostki. Zatem aż się prosi, żeby zastosować twierdzenie Pitagorasa. Tu mamy 3, tu mamy 4, to jest jeden z takich typowych trójkątów. Zatem ten bok będzie musiał mieć 5, ale żeby nie było tak łatwo, policzmy to. 3 do kwadratu dodać 4 do kwadratu to jest c kwadrat. 9 plus 16 daje nam c kwadrat. C kwadrat to jest 25, czyli c jest piątką lub minus piątką. Wynik ujemny odrzucamy, ponieważ długość promienia nie może być ujemna. Czyli odpowiedź, promień tego okręgu to ma długość 5 cm, bo jednostkami były centymetry. Punkt O jest środkiem okręgu, kąt wpisany BAD ma miarę. Szukamy kąta BAD, czyli tego kąta. Niech to będzie jakieś alfa. I teraz jak ten kąt znaleźć? Zauważmy na początku, że trójkąt AOB jest trójkątem równoramiennym. Powiem więcej, nawet będzie trójkątem równobocznym. Tak samo trójkąt AOD też jest równoramienny. Dlaczego? Bo odcinek OB jest takiej samej długości co odcinek OA, jest tej samej długości co odcinek OD, ponieważ to są promienie okręgu naszego opisanego na tym czworokącie. Skoro tak, to tutaj, jeżeli mamy 60 stopni, to te dwa kąty też muszą mieć po 60 stopni. Dwa kąty takie same, czy muszą mieć po 60 stopni, żeby suma kątów w trójkącie miała 180. Teraz, jeżeli tutaj mamy 130 stopni, to tutaj sobie zaznaczmy jakieś beta i tutaj jakieś beta. I teraz 2 beta plus 130 stopni daje nam 180 stopni. Czyli 2 beta to jest 180 stopni, odjąć 130 stopni, czyli 50 stopni. Czyli 1 beta to jest 25 stopni. Czyli tutaj możemy wpisać sobie 25. Teraz zobaczmy, tu było 60, tutaj jest 25. 60 plus 25 daje nam w sumie cały ten kąt 85 stopni, czyli odpowiedź D. Pięciokąt ABCDE jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta ECD. Zaznaczmy sobie najpierw na zielono trójkąt ECD. ECD. Popatrzmy, żeby później było wiadomo, czego szukamy. Dobra, i teraz tak. Trójkąt przystający, czyli taki, który ma boki tej samej długości, te same kąty. Czyli są identyczne z dokładnością do przesunięcia, do obrotu. No i poszukajmy teraz pośród odpowiedzi. Zaznaczymy sobie odpowiedzi innymi kolorami. Najpierw ABF. Gdzie jest ABF? ABF. To. No widzimy, że ten trójkąt jest znacznie mniejszy, ma być może ma te same kąty, czyli jest podobny, natomiast widzimy, że boki są znacznie krótsze. Odcinek AB jest krótszy od odcinka EC, czyli nie może być do niego przystający. Weźmy sobie dalej na przykład trójkąt CAB. CAB. Jak na moje oko, on może być przystający, tylko musimy teraz to wykazać. Jak to wykazać? Na początku pokażmy tak, że bok AB i BC, one są oczywiście tej samej długości, to jest długość A, a ponieważ wiemy, że pięciokąt jest foremny, no to tutaj też musi być A i tutaj też musi być A, bo wszystkie boki pięciokąta foremnego są takie same. Teraz w pięciokącie foremnym wszystkie kąty są takie same. W pięciokącie foremnym wszystkie kąty tak są takie same, czyli tutaj mamy jakieś alfa i tutaj mamy jakieś alfa. Czyli mamy już spełnioną cechę bok, kąt, bok przystawania trójkątów, a to nam wystarczy, żeby stwierdzić, że te trójkąty są do siebie przystające. Czy odpowiedź prawidłowa?
to będzie C, a B jest przystający do trójkąta E, C, D. Odpowiedź B. Czyli zapiszmy CH, bok, kąt, bok przystawania trójkątów. Punkt O jest środkiem okręgu przedstawionego na rysunku. Równanie tego okręgu ma postać. Tutaj w odpowiedziach jest zapisane równanie okręgu w postaci kanonicznej. Przypomnijmy, jak to równanie wyglądało. To było x minus a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu daje nam promień do kwadratu. No i teraz a i b to są współrzędne środka naszego okręgu, natomiast r jest promieniem. No i teraz popatrzmy na ten okrąg, co o nim wiemy. Środek, czyli to jest O, ja sobie to zapiszę jako S, ma współrzędne 2 na x i 1 na y, czyli 2 oraz 1. No i długość promienia to jest odległość na przykład z tego punktu O bądź naszego S do na przykład do tego miejsca. Czyli to jest odległość z dwójki do piątki, bo ten odcinek, dajmy na to O jakieś K, czy tam SK, jest równoległy do osi x, czyli liczymy tylko zmianę na osi x. Z dwójki do piątki mamy trzy jednostki, to jest nasz promień. Czyli u nas w naszym zadaniu S ma współrzędne 2 i 1, natomiast promień ma długość 3. Podstawiając do wzoru na równanie okręgu mamy x minus 2 do kwadratu, bo za A wstawiłem 2, dodać y minus 1 do kwadratu, mamy 3 do kwadratu, czyli 9. Szukamy takiej odpowiedzi x minus 2, y minus 1, x minus 2, y minus 1, tylko tu jest 3, to odpada, bo musiało być 3 do kwadratu. I teraz tak, tu mamy x minus 2 do kwadratu, dodać y minus 1 do kwadratu, daje nam 3 do kwadratu, czyli 9, odpowiedź A. Wyrażenie postaci 3x plus 1 przez x minus 2, odjąć 2x minus 1 przez x plus 3 jest równe. Żeby odjąć sobie dwa ułamki algebraiczne, no trzeba mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie iloczyn tych dwóch mianowników, czyli pierwszy ułamek muszę domnożyć górę i dół przez x plus 3, a drugi ułamek domnażam górę i dół przez x minus 2. Co otrzymamy? Otrzymamy w pierwszym ułamku będzie 3x plus 1 razy x plus 3 przez x minus 2 razy x plus 3, a w drugim ułamku będziemy mieli 2x minus 1 razy x minus 2 przez x plus 3 razy x minus 2. Zobaczmy, że mianownik już jest wspólny. Teraz co? Trzeba wymnożyć liczniki. No to sobie wymnóżmy. Weźmy zatem to na wspólną kreskę ułamkową. Mamy x minus 2 razy x plus 3, a w liczniku będzie 3x razy x, to jest 3x kwadrat. 3x razy 3 to jest 9x. 1 razy x to jest x. 1 razy 3 to jest 3, odjąć, 2x razy x to jest 2x kwadrat, 2x razy minus 2 to jest minus 4x, minus 1 razy x to jest minus x, minus 1 razy minus 2 to jest plus 2. I co tutaj mamy dalej? Porządkujemy, mamy 3x kwadrat minus 2x kwadrat to jest x kwadrat, a 9x plus x to jest 10x, tutaj mamy w nawiasie minus 5x, minus minus 5x to jest plus 5x. 10x plus 5x to jest 15x. No już tutaj nam się formuje odpowiedź. I mamy 3 odjąć 2 to jest 1. Przez x minus 2 razy x plus 3. Odpowiedź A. Ciąg AN jest określony wzorem AN. To jest pierwiastek z 2N plus 4 dla N większego równego od 1. Wówczas szukamy wyrazu ósmego, bo takie są propozycje w odpowiedzi. No to co trzeba zrobić? Trzeba za n wstawić 8, czyli nasze a 8 to jest pierwiastek z 2 razy 8 dodać 4. Czyli mamy pierwiastek ze 2 razy 8 to jest 16 plus 4, czyli mamy pierwiastek z 20. Pierwiastek z 20 możemy zapisać, że to jest pierwiastek z 4 razy 5. No i teraz pierwiastek z 4 to jest 2, pierwiastek z 5 to jest pierwiastek z 5. Mamy 2 pierwiastki z 5, czyli odpowiedź A. Ciąg 2 pierwiastki z 2, 4 oraz A jest geometryczny. Wówczas tutaj stosujemy własność trzech kolejnych elementów ciągu geometrycznego. Mamy A, B oraz C. To zachodzi taka własność. Pierwszy razy trzeci, czyli A razy C daje nam B do kwadratu.
pierwszy element ciągu razy trzeci daje nam drugi do kwadratu. Czyli w naszym zadaniu to razy to da nam to do kwadratu. Czyli 2 pierwiastki z 2 razy a daje nam 4 do kwadratu. Czyli 2 pierwiastki z 2a to jest 16. Dzielimy przez 2 pierwiastki z 2 stronami. A to jest 16 na 2 pierwiastki z 2. 16 z 2 się skraca, zostaje 8. Czyli mamy 8 na pierwiastek z 2. Usuwamy niewymierność z mianownika, mnożąc górę i dół przez pierwiastek z 2. Mamy 8 pierwiastków z 2 przez 2. 8 z 2 się skraca, zostaje 4. Mamy 4 pierwiastki z 2. Nasze a to 4 pierwiastki z 2. Poszukajmy takiej odpowiedzi. To jest odpowiedź B. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa jest równy 1. Wówczas zaglądamy do tabelki z charakterystycznymi wartościami funkcji trygonometrycznych. Pokażę, gdzie to jest w tablicy. Zobaczmy, mamy te żółte tablice. I lecimy sobie na trygonometrię, czyli na stronę 16. Strona 16. Czy tam 14. O, tutaj już się pojawia trygonometria. I oto są te niektóre wartości funkcji trygonometrycznej, o których mowa. Teraz zobaczmy, kiedy tangens przyjmuje wartość 1 dla 45 stopni. Koniec zadania tak naprawdę. Patrzymy sobie odpowiedź C. Kąt alfa to 45 stopni. Wiadomo, że dziedziną funkcji f określonej wzorem f od x równa się x minus 7 przez 2x plus a jest zbiór liczb od minus nieskończoności do 2, suma od 2 do plus nieskończoności, czyli dwójka jest wykluczona z dziedziny. Czyli nasza dziedzina funkcji może być zapisana, że to są x rzeczywiste z wykluczeniem dwójki. Czyli dwójka musi być w takim razie u nas miejscem zerowym mianownika, bo to, co w mianowniku nie może być zerem, czyli dwójka musi być jego miejscem zerowym, gdyż tą dwójkę wykluczyliśmy z dziedziny. To sprawdźmy, jakie jest miejsce zerowe mianownika. Przyrównujemy 2x plus a do zera i teraz za x stawiamy sobie dwójkę, czyli mamy 2 razy 2 plus a musi być równe 0. 4 plus a to się równa 0, czyli a równa się minus 4, czyli odpowiedź D. I teraz pokażmy dlaczego. Jeżeli a byłoby minus 4, to nasza funkcja jest zapisana wtedy w postaci x minus 7 przez 2x minus 4. No i mówimy sobie, pamiętaj, cholera, on idzie przez 0, czyli to, co w mianowniku nie może być zerem, czyli 2x minus 4 różne od 0, 2x różne od 4, czyli dzieląc przez 2x różne od 2. Mamy x różne od 2, czyli dwójka jest wykluczona z dziedziny, tak jak tutaj w zadaniu nam powiedzieli. Czyli wszystko się zgadza, odpowiedź D. Jeden z rysunków przedstawia wykres funkcji liniowej f od x równej ax plus b, gdzie a jest większe od 0 i b jest mniejsze od 0. Wskaż ten wykres. Musimy sobie przypomnieć interpretację współczynników funkcji liniowej. Współczynnik a, czyli to, co stoi przy x, mówi nam o tym, czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała. I jeżeli a jest większe od 0, to z tego wniosek, że funkcja rośnie. Jeżeli a byłoby zerem, z tego wniosek, że funkcja jest stała. Jeżeli a byłoby ujemne, z tego wniosek, że funkcja jest malejąca. Natomiast b to jest punkt przecięcia osi o y. I widzimy u nas, że jest ujemny. Czyli nie patrząc na odpowiedzi, jaką byśmy funkcję sobie narysowali. U nas z treści zadania wiemy, że a jest dodatnie, czyli funkcja musi być rosnąca i punkt przecięcia osi y jest ujemny. Czyli punkt przecięcia osi y zaznaczę tutaj ujemny i funkcję rosnącą. Czyli szukamy funkcji podobnej do tej, którą tutaj narysowaliśmy. Czyli rosnąca z ujemnym punktem przecięcia osi y. No i teraz popatrzmy. Rosnąca z ujemnym punktem przecięcia osi y to jest odpowiedź C. Tu mamy ujemne B i widzimy, że jest rosnąca. Punkt S o współrzędnych 2 i 7 jest środkiem odcinka AB, w którym A to minus 1 i 3. Punkt B ma współrzędne. Czyli zobaczmy, mamy taką sytuację w układzie współrzędnych. Oś X, oś Y, S ma współrzędne 2 i 7, raz 2, 3, 4, mniej więcej tutaj będzie 7. Mamy tutaj S-kę, 2 i 7.
Punkt A ma współrzędny minus 1, 3, minus 1 na x, raz, 2, 3 na y, a minus 1 i 3. A my szukamy punktu B, wiedząc, że S jest środkiem. To tak nawet zobaczmy na oko. Czyli skoro S ma być środkiem, to B będzie gdzieś tutaj. Oczywiście wyliczymy to dokładnie. I teraz jak tego dokonać? Możemy na logikę, w układzie współrzędnych, zobaczyć, jaki jest wektor przesunięcia AS i wektor przesunięcia z A do S. No to przesuwamy się z minus 1 na 2, czyli o 3 jednostki w prawo na x-ach i z 3 na 7, czyli 4 jednostki do góry. Czyli taki trójkąt, tutaj prostokątny zbudowaliśmy. I teraz, żeby przesunąć się z S do punktu B, ponieważ S jest środkiem tego odcinka, musimy taką samą pracę wykonać, czyli pójść o 3 jednostki w prawo i o 4 jednostki do góry. Czyli do punktu S dodajemy na x-ach 3, czyli 2 plus 3 i na y-ach dodajemy do 7 czwórkę, czyli 7 plus 4. Co nam to daje? 2 plus 3 to jest 5, 7 plus 4 to jest 11. Mamy punkt współrzędnych 5 i 11, to jest jedna z metod. Druga z metod, no to po prostu oznaczmy sobie punkt B jako jakieś x oraz y i ze wzoru na środek odcinka, czyli suma współrzędnych tych punktów skrajnych na 2 równa się współrzędnej punktu S. Czyli u nas x plus 1 plus tam jest minus 1. Czyli weźmy sobie x minus 1 na 2 równa się, czyli to dodać to na 2 równa się 2. I druga sprawa, będziemy mieli y dodać 3 na 2 równa się 7. Tutaj mnożymy sobie przez 2, mamy x minus 1 równa się 4, czyli x równa się 5, jak przeniesiemy na drugą stronę minus 1, a tutaj mnożymy przez 2 i mamy y plus 3 to jest 14, czyli y to będzie 11, czyli mamy punktów współrzędnych 5 oraz 11, odpowiedź A. W kolejnych 6 rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: 6, 3, 1, 2, 5, 5. Mediana tych wyników jest równa. Aby obliczyć medianę, w ogóle powiedz sobie, co to jest mediana. Mediana, medium, to jest wartość środkowa zbioru uporządkowanego. Gdy mamy parzysto liczby elementów, to bierzemy dwa wyrazy środkowe i liczymy z nich średnią arytmetyczną. Czyli najpierw uporządkujmy ten zbiór, ja uporządkuję go rosnąco, czyli mamy 1, 2, 3, 5, 5 oraz 6. Dwa elementy środkowe to jest 3 oraz 5, czyli liczymy 3 plus 5 na 2, 3 plus 5 to jest 8, 8 na 2 to jest 4. Nasza mediana to jest średnia z dwóch wyrazów środkowych, czyli 4. Równość a plus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu równa się a kwadrat plus 28 pierwiastków z 2 plus 8. No i zachodzi dla pytania jakiego a. Zastosujmy sobie może tutaj wzór skróconego mnożenia, to jest nasze a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, czyli u nas to będzie a kwadrat plus 2 razy a razy 2 pierwiastki z 2 plus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu. Czyli mamy a kwadrat, dodać 4 pierwiastki z 2a, dodać 8, równa się a kwadrat plus 28 pierwiastków z 2 plus 8. Ósemki nam się tutaj skracają, a kwadrat się nam skraca. Mamy 4 pierwiastki z 2a, to jest 28 pierwiastków z 2. Pierwiastki z 2 się skracają, 4a to jest 28, dzielimy przez 4a, to jest 7. Nasze a jest równe 7. Odpowiedź C. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 i 6 obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Objętość powstałego stożka jest równa. Narysujmy sobie taki trójkąt prostokątny. Tutaj będzie przyprostokątna 6. Tu będzie 4. Zaznaczamy trójkąt prostokątny. Podpisujemy długości przyprostokątnych. No i zobaczmy, obracamy go wokół dłuższej przyprostokątnej, czyli tutaj jest oś obrotu. O, to się tam obraca. No i teraz zobaczmy, jak obrócimy dookoła ten trójkąt, to zarysuje nam się stożek. Teraz długość promienia podstawy stożka to będą 4 jednostki, czyli taka jak długość przyprostokątnej tutaj w podstawie. I teraz tak, wysokość to będzie 6, a my szukamy objętości stożka. Objętość stożka
to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. U nas pole podstawy to jest pole koła, czyli pi r kwadrat, a nasze h to jest 6. Promień u nas to 4 jednostki. Czyli mam 1 trzecią razy pi razy promień do kwadratu, czyli 4 do kwadratu, razy wysokość, czyli razy 6. Mam 1 trzecią pi razy 16 razy 6. Mamy zatem 96 trzecich pi. 96 trzecich to jest 32 pi. Mamy 32 pi, odpowiedź C. Jeżeli A i B są zdarzeniami losowymi, B' jest zdarzeniem przeciwnym do B oraz P od A to są 30 i P od B', czyli prawdopodobieństwo zdarzenia B' wynosi 40 oraz prawdopodobieństwo, znaczy część wspólna tych zbiorów jest zbiorem pustym, to suma zdarzeń jest równa. Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń jest równe. Po kolei, skoro mamy tak, P od A równe 0,3, P od B' równe 0,4, no to od razu z P od B' wynika, że P od B to jest 1 minus P od B', czyli prawdopodobieństwo zdarzenia B to jest 1 minus prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli 1 minus 4 dziesiąte, czyli mamy 6 dziesiątych. Dalej co mamy? Część wspólna jest zbiorem pustym, czyli prawdopodobieństwo części wspólnej to jest 0. No i co mamy dalej? Do policzenia mamy sumę zdarzeń. Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń to jest prawdopodobieństwo zdarzenia A, dodać prawdopodobieństwo zdarzenia B, odjąć prawdopodobieństwo części wspólnej zdarzeń. Ten wzór jest z tablicy. W takim razie prawdopodobieństwo sumy zdarzeń to jest u nas P od A, czyli 30. Dodać P od B. P od B policzyliśmy, to jest 60. Odjąć prawdopodobieństwo części wspólnej, czyli 0. Mamy 30 plus 60 to jest 9/10, zatem odpowiedź D. Przekrój osiowy w walce z kwadratem o boku A. Jeżeli R oznacza promień podstawy walca, H oznacza wysokość walca, to która z tych zależności zachodzi? Narysujmy sobie walec o przekroju osiowym kwadratowym. Coś w tym stylu. Tutaj mamy w przekroju osiowym kwadrat o boku A, czyli wysokość jest A. Tutaj promień podstawy to jest 1 druga A, 1 druga A to nasz promień. I teraz tak, R oznaczamy jako promień, uzależnimy to od A, czyli 1 druga A. H oznaczamy jako wysokość i to zależy od A, to jest 1 H to 1 A. No i teraz zobaczmy, które stwierdzenie jest prawdziwe. Promień, czyli 1 druga A, dodać H, czyli wysokość, ma się równać A. No, widzimy, że to nieprawda. 1 druga A nie może być zerem. Sprzeczność. H, czyli wysokość, czyli nasze H to jest A. Odjąć promień. Promień to jest 1 druga A, ma się równać A drugich, czyli 1 drugiej A. Całe A, odjąć pół A to jest pół A, to się zgadza. Odpowiedź B jest prawidłowa. Teraz tutaj byśmy mieli połowę A odjąć całe A, czyli byśmy mieli minus 1 drugą A, odpada. A tu byśmy mieli jakieś A drugich do kwadratu, dodać A kwadrat ma się równać A kwadrat, to też jest sprzeczne, no już A kwadrat równa się A kwadrat i by wychodziło, że A drugich do kwadratu ma się równać 0, co by było sprzeczne, bo A nie może być zerem, A jest większe od zera. Odpowiedź B jest prawidłowa. Rozwiąż nierówność x kwadrat minus 3x minus 10 równa się 0. Wypiszmy współczynniki. A to jest to, co przy x kwadrat 1. B to jest to, co przy x minus 3. C to raz wolne, czyli minus 10. Liczymy sobie deltę. Delta to b kwadrat minus 4ac, czyli u nas minus 3 do kwadratu. Odjąć 4 razy 1 razy minus 10. Mamy zatem 9 dodać 40, czyli 49. Następnie liczymy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek 49, czyli 7. Następnie jest miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to minus b minus pierwiastek z delty na 2a, natomiast x2 minus b plus pierwiastek z delty na 2a. Obliczamy minus b to jest 3, odjąć pierwiastek z delty 7 na 2a, czyli na 2 razy 1.
mamy minus 4 na 2, czyli minus 2. I x2 to jest 3, dodać 7 na 2 razy 1, czyli na 2. Mamy 10 drugich, czyli 5. Mamy miejsce zerowe funkcji kwadratowej, zaznaczamy je na osi x, to jest minus 2 i 5. Patrzymy na a, a jest większe od 0, z tego wniosek, że ramiona idą do góry. I odczytujemy z wykresu, gdzie funkcja jest mniejsza od 0, czyli gdzie leży pod osią x. W tym obszarze, czyli od minus 2 do 5, x należy od minus 2 do 5 i to jest nasza odpowiedź. Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa 23 lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa 24 lata. Opiekun ma 39 lat. Obliczyć, ilu studentów jest w tej grupie. Czyli mamy x, to jest liczba studentów. I teraz zobaczmy, mamy x osób, które mają średnio po 23 lata. I teraz, jeżeli policzyć tą średnią łącznie z opiekunem, który ma 39, to będziemy mieli x osób razy 23 lata, dodać opiekuna, który ma 39 lat. I teraz licząc średnią, no to dzielimy przez liczbę osób, które wzięliśmy do średniej, czyli przez x plus 1 osób. I ta średnia wynosi 24 lata wtedy. No i trzeba wyliczyć x, czyli liczbę studentów. Mnożymy stronami przez x plus 1. Otrzymujemy 23x dodać 39, to jest 24x plus 24, bo pomnożyłem stronami przez x plus 1, 24 razy x, 24x, 24 razy 1, 24. Przerzucamy x na prawą stronę, liczby na lewą stronę, mamy 39 minus 24, to jest 24x minus 23x. 39 odjąć 24 to jest 15. To się równa x, x jest równy 15, czyli ilu jest studentów w tej grupie? Odpowiedź 15 studentów. Podstawy trapezu prostokątnego mają długość 6 i 10 oraz tangens jego kąta ostrego jest równy 3. Oblicz pole tego trapezu. Narysujmy sobie trapez prostokątny. Tutaj mamy 10, tutaj będzie powiedzmy 6, 6, 10. Dobrze, oraz tangens kąta ostrego jest równy 3. Tutaj zaznaczmy sobie kąt ostry alfa, tutaj wysokość, kąt prosty. Zobaczmy, jeżeli cała podstawa dolna ma długość 10, podstawa górna ma długość 6, to jaka będzie długość tego odcinka? To będzie 10 odjąć 6, czyli 4 jednostki. I tutaj mamy h. I teraz zobaczmy, wiemy, że tangens kąta ostrego, czyli tangens alfa, to jest 3. A co to jest tangens? Tangens to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta alfa do przyprostokątnej obok kąta alfa. Czyli h do 4 to jest 3. Mnożymy przez 4 stronami, h to jest 12. Mamy wysokość, mamy podstawy, mamy wszystko, co jest potrzebne do pola trapezu. Pole trapezu to jest podstawa górna, dodać podstawa dolna, podzielić na 2 i razy wysokość, czyli u nas 6 plus 10 na 2 razy wysokość, czyli razy 12. 6 plus 10 to jest 16, na 2 to jest 8, 8 razy 12 to jest 96. Pole trapezu, odpowiedź, pole trapezu. To jest 96. Uzasadnij, że jeżeli alfa jest kątem ostrym, to sinus do czwartej alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się sinus kwadrat alfa plus kosinus do czwartej alfa. Robimy taki zabieg. Przenosimy kosinus do czwartej alfa na lewą, a kosinus kwadrat alfa na prawą stronę. Czyli będziemy mieli sinus do czwartej alfa odjąć kosinus do czwartej alfa równa się sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa. Teraz tutaj to wyrażenie rozbijamy ze wzoru a kwadrat minus b kwadrat, a tak naprawdę ze wzoru a do czwartej minus b do czwartej to jest a kwadrat minus b kwadrat razy a kwadrat plus b kwadrat. To jest jakby rozwinięcie tego wzoru, który wynosi a minus b razy a plus b. Już pokazuję, o co chodzi w praktyce. Sinus do czwartej alfa minus kosinus do czwartej alfa
Rozpisujemy, że to będzie sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa razy sinus kwadrat alfa dodać kosinus kwadrat alfa równa się sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa. Przerzucamy to na lewą stronę ze zmianą znaku. Mamy sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa razy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa. Zaraz tutaj wstawimy 1, albo od razu wstawimy 1. Po co z tym czekać, bo to jest jedynka trygonometryczna. To wiemy z tablicy albo z lekcji o trygonometrii. I przerzucamy sinus kwadrat, albo tak naprawdę już nie musimy przerzucać. Zostawmy tak jak jest. Czyli mamy sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa. I teraz popatrzmy. Sinus kwadrat alfa, odjąć kosinus kwadrat alfa razy 1 to jest po prostu sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa równa się sinus kwadrat alfa minus kosinus kwadrat alfa. Lewa równa się prawej, co kończy dowód. Czyli zadanie się sprowadziło do zastosowania takiego wzoru, czyli rozwinięcia tego wzoru. I wtedy zauważamy, że sinus kwadrat plus kosinus kwadrat to jest 1, co nam już ułatwia sprawę i kończy zadanie. Uzasadnij, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb całkowitych przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Zapiszmy sobie trzy kolejne liczby całkowite. Niech to będzie n, n plus 1 oraz n plus 2. Teraz zapiszmy ich sumę kwadratów, czyli n kwadrat dodać n plus 1 do kwadratu dodać n plus 2 do kwadratu. I co z tego wyjdzie? Stosujemy wzór skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Czyli u nas to będzie n kwadrat dodać n plus 1 do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia. To będzie n kwadrat plus 2ab, czyli 2n plus 1 do kwadratu, czyli plus 1. Dodać tutaj n kwadrat plus 2ab, 2 razy n razy 2, czyli plus 4n plus 4. No i zobaczmy, co wyjdzie po dodaniu. Mamy 3n kwadrat, dodać 6n, 2n plus 4n to 6n, 1 plus 4 to jest dodać 5. I teraz zobaczmy, mamy pokazać, że przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. To robimy taki zabieg. Zapisujemy tutaj, wyłączamy 3 przed nawias. Będziemy mieli n kwadrat plus 2n. Zamykamy, dodajemy to jeszcze plus 1 i za nawiasem dodajemy 2. Dlaczego tak? 3 razy n kwadrat, 3n kwadrat. 3 razy 2n, 6n. 3 razy 1 to jest 3 plus 2 daje nam 5. I teraz zobaczmy, to wyrażenie jest podzielne przez 3, ponieważ wyłączyłem tutaj czynnik mnożenia trójkę przed nawias, a wewnątrz nawiasu mamy liczby całkowite. Zatem 3 razy liczba całkowita jest podzielne przez 3. I tutaj zostaje nasza reszta, która wynosi 2, co kończy dowód. Suma Sn równa a1 plus a2 plus aż do an, początkowy wyrazu pewnego ciągu arytmetycznego, jest określona wzorem Sn, to jest n kwadrat minus 2n. Wyznacz wzór na n-ty wyraz tego ciągu. Musimy wiedzieć, że wzór na n-ty wyraz jakiegoś ciągu, jeżeli znamy wzór na Sn, wyraża się następująco. To jest Sn odjąć Sn minus 1. Wzór na An to jest Sn minus Sn minus 1, gdzie Sn oznacza sumę n początkowych wyrazów tego ciągu. Za chwilę zastosujemy ten wzór, jeszcze powiedzmy skąd to się bierze. Zobaczmy, Sn to jest suma od A1 poprzez A2 aż do An minus 1 i dodać na końcu an. Sn minus 1 to jest suma od a1 poprzez a2, dodać kropki, 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 dodać an minus 1, to jest aż do wyrazu an minus 1. Jeżeli ja wezmę to w klamrę i odejmę od górnej linii dolną, czy od sn, odejmę sn minus 1, to otrzymamy. Zobaczę, że wszystko się skróci aż do an minus 1. To się skróci z tym, to się skróci z tym, to się skróci z tym, środki się skrócą i zostaje mi właśnie an. I stąd się wziął wzór na an. An to jest sn minus sn minus 1. W takim razie do szczęścia jest nam potrzebne jeszcze tylko sn minus 1. Sn minus 1 liczymy w ten sposób, że w miejsce n, czyli w to miejsce i w to miejsce, wstawiamy sobie n minus 1.
Czyli mamy n minus 1 do kwadratu minus 2 razy n minus 1. Otrzymamy n minus 1 do kwadratu jest n kwadrat minus 2n plus 1. Zastosowałem tutaj wzór skróconego mnożenia. Odjąć 2n, minus 2 razy n minus 2n i minus 2 razy minus 1, czyli plus 2. Mamy zatem n kwadrat minus 2n minus 2n to jest minus 4n. 1 plus 2 to jest 3. Czyli nasz wzór ogólny AN to będzie SN, czyli n kwadrat minus 2n, odjąć n kwadrat minus 4n plus 3. I teraz mamy n kwadrat się skraca. Minus 2n minus minus 4n to jest 2n i minus 3. I mamy wzór nasze AN, to jest 2n minus 3. I to jest odpowiedź do zadania. Dany jest rąb, którego kąt ostry ma miarę 45 stopni, a jego pole jest równe 50 pierwiastków z 2. Obliż wysokość tego rąbu. Czyli mamy taką sytuację. Jest jakiś rąb. Tutaj ma 45 stopni. Tu jest długość boku A. Jego pole wynosi 50 pierwiastków z 2, a my szukamy wysokości. My szukamy wysokości. Jak tego dokonać? Zobaczmy, poprowadźmy sobie może tę wysokość. Pole zapiszemy obok. Poprowadzimy sobie tutaj wysokość. Niech to będzie wysokość x. Zobaczmy, jeżeli tu jest 45 stopni, wysokość pada pod kątem prostym, to i tutaj musimy mieć 45 stopni. Zatem to jest trójkąt równoramienny. Zatem tu mam x i tutaj mam x. Xa obliczymy sobie sinusa. Sinus 45 stopni to jest x do a. Pierwiastek z 2 na 2 to jest x do a. Wyznaczamy x, czyli mnożymy na krzyż. 2x to jest a pierwiastków z 2, dzielimy przez 2. X to jest a pierwiastków z 2 na 2. Zobaczmy, mamy wysokość i mamy podstawę a. Pole rąbu to jest podstawa razy wysokość, czyli a razy h. Są też inne wzory na pole rąbu, ale stosuję akurat ten z podstawą i z wysokością, bo szukam wysokości. U nas a niech zostanie, albo wyznaczmy sobie może a w zależności od x, czyli z tego wzoru wyznaczę sobie, czy jak mam 2x równa się a pierwiastków z 2, wyznaczymy sobie nasze a, czyli podzielimy stronami przez pierwiastek z 2. Mamy 2x przez pierwiastek z 2 równa się naszemu a. Usuwam niewymierność z mianownika. Mamy 2 pierwiastki z 2x na 2. Czyli po prostu x pierwiastków z 2 to jest nasze a, bo te dwójki się skróciły. Czyli nasze a to jest x pierwiastków z 2, a x to jest wysokość, której poszukujemy. Czyli piszemy sobie za a, wstawiam x pierwiastków z 2 razy h, czyli razy wysokość, czyli razy nasz x. I to musi dać nam 50 pierwiastków z 2. 50 pierwiastków z 2. Teraz zobaczmy, x razy x to jest x kwadrat pierwiastków z 2, daje nam 50 pierwiastków z 2. Dzielimy sobie stronami przez pierwiastek z 2, mamy x kwadrat to jest 50, czyli x to jest pierwiastek z 50, czyli pierwiastek z 25 razy 2, czyli 5 pierwiastków z 2. I mamy x, odpowiedź, nasza wysokość, czyli x, czyli równa się 5 pierwiastków z 2. Punkty ABC są wierzchołkami trójkąta. Wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D. Obliż współrzędne punktu D. Zaznaczmy tę sytuację w układzie współrzędnych. Mamy tutaj oś X, mamy tutaj oś Y, a ma współrzędne 2 i 11 gdzieś tutaj. 2 i 11, B ma współrzędne 8 i 23, czyli powiedzmy gdzieś tutaj, może ten rysunek. Może zmienimy troszkę skalę, żeby się nam zmieściło wszystko. Niech a będzie 2 i 11 gdzieś tutaj. B będzie 8 i 23 gdzieś tutaj. A C to będzie 6 i 14 powiedzmy gdzieś tutaj. Mamy taki trójkąt. Wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka C przecina prostą AB w punkcie D.
obie współrzędne punktu D. Pamiętajmy, że wysokość przecina pod kątem prostym. To, co musimy zrobić, to pierwszy krok policzyć prostą AB, drugi krok policzyć prostą prostopadłą do AB przez punkt C i trzeci krok policzyć układ tych dwóch prostych, tej prostej i tej prostej, bo na przecięciu się tych dwóch prostych, prostej AB i prostej prostopadłej przechodzącej przez C leży poszukiwany punkt D, czyli układ równaj. To do dzieła. Pierwszy krok, prosta AB. Piszemy sobie Y, to jest AX plus B. Podstawiamy za X 2, za Y 11. 11 to jest 2A plus B. To samo z punktem B. Za X 8, za Y 23. 23 to jest 8A plus B. Bierzemy w klamrę, podkreślamy, odejmujemy. 23 odjąć 11 to jest 12. 8A odjąć 6, odjąć 2A to jest 6A. B odjąć B się skraca. Dzielimy przez 6, A to jest 2. Jeżeli A jest dwójką, podstawiamy w to miejsce lub w to miejsce, gdzie jest nam wygodniej. I mamy 11, to się równa 2 razy 2 plus B. 11 to jest 4 plus B. B to się równa 11 odjąć 4, czyli 7. Czyli pierwsza część, prosta AB, to jest Y równe 2X plus 7. Teraz prosta prostopadła. Musimy wiedzieć, że prosta prostopadła ma odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli A1 razy A2 daje nam minus 1, czyli 2 razy A2 daje nam minus 1, czyli A2 to jest minus 1 druga. Czyli równanie prostej prostopadłej to będzie minus 1 druga x dodać jakieś b, bo my tego b nie znamy, ale wiemy, że ona, tylko wiemy, że jest współczynnik kierunkowy przeciwny i odwrotny do 2. Wiemy, że ta prosta przejdzie przez punkt C, czyli za x wstawiam 6, za y wstawiam 14. Czyli 14 to jest minus 1 druga razy 6 plus b. 14 to jest minus 3, bo 1 druga z 6 to 3 i minus z przodu, dodać b. Minus 3 na drugą stronę, 14 dodać 3 daje nam b. B to 17. Równanie prostej zatem to jest minus 1 druga x dodać 17. Tutaj sobie wpiszmy. Y to jest minus 1 druga x dodać 17. Trzeci krok to rozwiązujemy układ ich równań. No to wpisujemy sobie na początku y to jest 2x plus 7. 2x plus 7. Druga z nich to jest minus 1 druga x plus 17. Podkreślamy, odejmujemy od górnej linii dolną. Y odjąć y 0. 2x minus minus 1 druga x to jest 2 i 1 druga x. 7 odjąć 17. 7 odjąć 17 to jest minus 10. Minus 10 na lewą stronę, czyli 10 to jest 2 i 1 druga x. Dzielimy przez 2,5 stronami, czyli x to jest 10 na 2,5, czyli 4. Nasz x jest liczbą 4, zatem liczymy y, wstawiamy x tutaj lub tutaj, czyli y to jest 2 razy 4. Dodać 7, czyli y to jest 8 plus 7, czyli 15. Mamy zatem punkt S, może to już będzie odpowiedź, czy to jest w sumie punkt D. Odpowiedź D równa się na x wyszło nam 4, na y wyszło nam 15. Oblicz, ile jest liczb naturalnych pięciocyfrowych, w zapisie których nie występuje 0, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta. Czyli zobaczmy, mamy 5 miejsc. 1, 2, 3, 4, 5. To jest dosyć trudne zadanie. Teraz wiemy, że mamy dokładnie jedną siódemkę, czyli siódemka może stać na pierwszym miejscu. Siódemka może stać na drugim miejscu. Na trzecim. Na czwartym i na piątym. Teraz może te pięć miejsc tutaj zmaszmy, żeby nam się nie myliło. I teraz zobaczmy. W każdym z tych przypadków, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pięć, mamy pięć przypadków. W każdym z tych pięciu przypadków liczba parzysta może stać tak, na jednym z czterech miejsc, czyli może tutaj stać parzysta. Czyli jak biorę na przykład przypadek z siódemką na początku, mam siedem, może być parzysta, wolne, wolne, wolne. Może być 7, wolne, parzysta,
wolne, wolne, może 7, wolne, wolne, parzysta, wolne, może być 7, wolne, 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 parzysta. Czyli w każdym takim przypadku ja mogę wyodrębnić kolejne 4 przypadki. Czyli mam 5 możliwości rozlokowania siódemki na 5 miejscach. Teraz, gdy rozlokuję już jedną siódemkę na tym jednym z 5 miejsc, to wtedy jedną parzystą liczbę mam do wyboru do rozlokowania na jednym z 4 pozostałych miejsc. Czyli mamy 4 możliwości i wtedy zostają nam jeszcze 3 miejsca, 3 wolne miejsca, na których mogę postawić cokolwiek, byle to była liczba nieparzysta, różna od siódemki. Bo my wiemy, że tak, że w zapisie, których nie występuje 0, czyli 0 pomijamy, jest dokładnie jedna cyfra 7 i dokładnie jedna cyfra parzysta. Czyli pozostałe cyfry muszą być nieparzyste i nie mogą być siódemką. A ile jest cyfr nieparzystych? Mamy jedynkę, trójkę, piątkę, siódemkę, dziewiątkę. No i wiemy, że siódemki nie możemy wziąć jako liczby nieparzystej. A teraz spośród liczb parzystych, czyli tutaj mamy nasze nieparzyste, które możemy uzupełnić. N, 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 N i N, N, N. Czyli tak, nieparzystych mamy jedynkę, trójkę, piątkę, dziewiątkę, czyli mamy tak naprawdę 4 możliwości wśród nieparzystych. A wśród parzystych co mamy? Wśród parzystych mamy 0, 2, 4, 6, 8, z tym, że zera wziąć nie możemy. Z tym, że zera wziąć nie możemy. Czyli podsumowując, mamy tak, 5 przypadków, bo jest 5 możliwości rozlokowania siódemki. Razy. Jeżeli rozlokuję siódemkę, to parzystą mogę na 4 różne sposoby rozlokować. I teraz tak, każdą parzystą mogę uzupełnić na raz, dwa, trzy, cztery sposoby, bo zera nie mogę wziąć. Czyli każdą parzystą umieszczam na 4 sposoby. I teraz każdą nieparzystą mogę wziąć też na 4 sposoby, bo to jest cokolwiek, byle nie 7. Mamy raz, dwa, trzy, cztery możliwości. Czyli każdą n-kę uzupełnia też na 4 razy 4 razy 4 sposobów. No i policzmy teraz na kalkulatorze, czyli 5, bo było 5 przypadków rozmieszczenia siódemki, razy 4, bo miałem wtedy 4 przypadki rozmieszczenia czwórki, razy 4, bo parzysto mogę wybrać na 4 sposoby, razy kolejne 4, bo mam nieparzystą pierwszą, razy kolejne 4, bo mam nieparzystą drugą, razy kolejne 4, bo mam nieparzystą trzecią. I to jest wynik 5120 sposobów, czyli to się równa 5120 sposobów. Odpowiedź 5120 sposobów. Jeszcze raz powtórzę. Piątka, 5 sposobów rozlokowania siódemki. Pierwsza czwórka to jest 4 sposoby rozmieszczenia P, parzystej. Teraz każdą parzystą mogę na 4 sposoby wybrać, bo to jest cyfra 2, 4, 6 lub 8. I później nieparzyste też mogę każdą nieparzystą na 4 sposoby wybrać. I wymnażam sobie te liczby tutaj. Mam regułę mnożenia, wychodzi 5120. Dany jest grania stosu prawidłowy trójkątny ABCDEF o podstawach ABC i DEF i krawędziach bocznych AD, BE i CF. Długość krawędzi podstawy AB jest równa 8, czyli tu mam 8, tu mam 8, tu mam 8, bo jest grania stosu prawidłowy trójkątny, czyli w podstawie ma trójkąt równoboczny, a pole trójkąta ABF, ABF, czyli tego tutaj trójkąta, jego pole wynosi 52. Oblicz objętość tego grania stosłupa. Objętość grania stosłupa to jest pole podstawy razy wysokość. Wysokość u siebie zaznaczę, że to będzie moje FC. Teraz pole podstawy już mamy, bo w podstawie mamy trójkąt równoboczny, a wzór na pole trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastków z 3 na 4. Czyli pole podstawy u nas, A to jest 8, bo długość krawędzi podstawy trójkąta równobocznego to jest 8. Czyli będzie 8 kwadrat pierwiastków z 3 podzielić na 4. Czyli mamy 64 pierwiastki z 3 na 4. 64 skracamy z czwórką, mamy tutaj 16. Czyli mamy 16 pierwiastków z 3, to jest pole podstawy. Jednostek nie podali, czyli zostawiam wynik tak. Teraz potrzebna jest wysokość. Żeby znaleźć wysokość, to najpierw znajdziemy wysokość tego trójkąta powstałego z połączenia AB i F z tej płaszczyzny. Jak go policzyć? My wiemy,
Może wpiszmy sobie na razie HB i my wiemy, że pole tego trójkąta, czyli pole trójkąta ABF wynosi 52. A co to jest pole trójkąta ABF? To jest 8, czyli odcinek AB razy HB, wysokość tego takiego bocznego, nachylonego, tak sobie go nazwałem, trójkąta przez 2, równa się 52. Mnożymy razy 2 stronami i mamy AB razy HB równa się 104. Ale AB, długość odcinka AB to jest 8, czyli 8 razy HB to jest 104. Dzielimy sobie przez 8 i mamy HB równe 13. Skoro HB jest równe 13, no to już nam to mocno ułatwia sprawę. Oznaczmy sobie tutaj punkt jakiś K i weźmy sobie, narysujmy trójkąt CKF. CKF tutaj narysuję. F, kąt prosty, C, tutaj będzie K. Tutaj mamy odcinek CK, to jest wysokość trójkąta równobocznego, czyli to jest A pierwiastków z 3 na 2, czyli 8 pierwiastków z 3 na 2, czyli 4 pierwiastki z 3. Ten odcinek FK mamy, to jest to nasze H boczne, to jest 13. I tu jest wysokość, której potrzebujemy do objętości. Liczymy ją z Pitagorasa. Czyli H kwadrat dodać 4 pierwiastki z 3 do kwadratu daje nam 13 do kwadratu. H kwadrat dodać 4 kwadrat to jest 16 razy 3 to jest 48, daje nam 13 do kwadratu 169. H kwadrat to jest 169, odjąć 48, czyli 121. Czyli nasze H to jest pierwiastek ze 121, czyli 11. Lub minus 11, ale wynik ujemny odrzucamy, bo wysokość nie może być ujemna. W takim razie wysokość naszego grania stosłupa to jest 11, zatem objętość V to jest pole podstawy razy wysokość, czyli u nas 16 pierwiastków z 3 razy 11, czyli będziemy mieli 176 pierwiastków z 3 jednostek sześciennych, bo jednostki nie były podane, tak sobie dopisałem. To jest nasza odpowiedź.